stać, policja newsowa. Dobra, dobra, ukryłem wszystkie newsy w materacu. Już 24 marca Ghost Recon Breakpoint otrzyma moduł imersyjny, który ma wprowadzić bardziej realistyczną i wymagającą wersję rozgrywki. To jeden z podjętych kroków próby naprawienia wizerunku, ale także treści gry, oskarżanej m.in. o przesadne mikropłatności, które nie bardzo pasują do otoczki gry. Imersyjną formę rozgrywki będzie można odpalić tylko w trybie PvE. Nie uświadczymy w nim poziomu wyposażenia, będziemy mogli odbierać pokonanym wrogom broń i w podobny sposób kompletować sprzęt. W ustawieniach gry będzie można określić, ile broni ma nosić nasz bohater, czy na przykład to, że przez nieuważne przeładowanie pełnego magazynka możemy stracić naboje, a także sposób działania regeneracji życia czy wytrzymałości bohatera. Ponadto pojawi się opcja dostosowania interfejsu. Podsumowując, średni na premierę Breakpoint próbuje uratować się szczyptą realizmu, ale to może wyjść grze na dobre. Ciekawostka z polskiej branży. Katowickie studio Anshar pomaga studiu Larian przy tworzeniu Baldur's Gate 3. Taką informację deweloper podał w swoich mediach społecznościowych, gdzie wyjaśnił, że zajmuje się projektowaniem interfejsu i innych elementów rozgrywki oraz narzędzi. Wcześniej firmy współpracowały przy Divinity Original Sin 2. Poznaliśmy konkretną datę premiery Ghost of Tsushima, tworzonej przez studio Sucker Punch i rozgrywającej się w 13-wiecznej Japonii. Ta produkcja oferująca rozbudowany system walki i skradania się, otwarty świat i imponującą oprawę wizualną zadebiutuje 26 czerwca na PlayStation 4. Gra jest już dostępna w sprzedaży z różnymi cyfrowymi dodatkami. Na Steamie w Early Accessie wystartowało Misbits, czyli wieloosobowa gra rywalizacyjna, w której kontrolujemy zabawki. Na start twórcy ze studiów Powwow Entertainment i Purple Lamp przygotowali 5 trybów rozgrywki, z których najbardziej liczny pozwala grać w 16 osób. W przyszłości dołączy do tego m.in. tryb Toybox, pozwalający tworzyć własne mapy. Polskie studio Jujubee zapowiedziało Real Politics 2, czyli strategię o zarządzaniu państwem. Do dyspozycji otrzymamy 216 krajów, a wpływać będziemy na gospodarkę, infrastrukturę, dyplomację czy działania zbrojne. Autorzy zapowiadają typowo współczesne problemy i m.in. nowy system walki. Całość otrzyma też wsparcie dla modów. Premiera jesienią 2020 roku. W związku z wypuszczonym niedawno gameplayem z Half-Life Alyx pojawiło się parę pytań, a nowe Valve, nie takie stare, które nie komunikuje się z graczami, odpowiada na część z nich. Najważniejsze dotyczy tego, czy to jednorazowy powrót do marki, po której znowu na lata zostanie ona zamknięta. Tu twórcy mówią, Half-Life wiele dla nas znaczy, stanowczo traktujemy Alyx jako nasz powrót do tego świata, a nie jego koniec. Czyżby miało dojść do powstania... Nie, ja tego nie powiem. Przy okazji, dziś na Steamie zadebiutowała pełna wersja Black Mesa z fanowskiej przeróbki pierwszego Half-Life'a. A w Epic Games Store można odebrać za darmo Goner i Offworld Trading Company. Za darmo. Znaczy za cenę swojej duszy.